Raz można mieć włosy, a raz ich nie mieć. Hej, 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 hej! Witamy was bardzo serdecznie w rewizycie u nas właśnie na planie. Robimy teleturniej. Kto dzisiaj prowadzi teleturniej? Teleturniej prowadzi Andrzej Plata! Hej, 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 hej! To jest nasz właśnie komik. Program, to jest nasz prowadzący. Wszystko jest tak, jak powinno być. Przed nami kolejny odcinek jedynego w swoim rodzaju programu, w którym wszystko, ale to absolutnie wszystko jest możliwe. Sponsorem naszego programu jest Bank Zachodni WBK. Jedyny bank, w którym bankujesz jak chcesz. Naszym dzisiejszym prowadzącym teleturniej Wygrywasz co chcesz będzie Andrzej Plata, aktor polski skąd? Z Teatru Cielomskiego w Kielcach. Wygrywasz co chcesz, dzisiaj wygrasz mnie. Chcesz mnie, to mnie masz. Jestem tu i masz czas. Oto nasi dzisiejsi zawodnicy. Jaka rola twoja dzisiaj? Dzisiaj jestem Igorem, projekt managerem z Dużego Domu Mediowego z Warszawy. Kogo dzisiaj grasz? Beatę. Beato, tak! Fantastycznie! Ale mamy dzisiaj program! Ale to była dobra runda! Moi drodzy, witam serdecznie w drugiej rundzie programu Wygrywasz co chcesz! Możecie wybierać wszystko to, co chcecie. Nie ma żadnych ograniczeń. Pamiętajcie również, że sponsorem naszego programu jest Bank Zachodni WBK. Jedyny bank, w którym bankujesz jak chcesz. Panowie, czy mieliście pomysł na siebie? Nie. Mieliśmy na siebie pomysł? Myślę, że nie. W jakiś sposób, jeżeli on był, to nie wymyślony. To nie wymyślony. To prawda. Znaczy, po prostu no, róbmy to, co chcemy, tak. Tak jak chcemy, tak jak umiemy, najlepiej. Tak. Wizualizujesz mikrofon chyba, co? Tak. To tak jak w Banku Zachodnim WBK, gdzie możesz mieć konto, jakie chce. Sprzęt czy treść? Treść, no absolutnie. Sprzętem nie gardzimy i staramy się, żeby sprzęt był u nas jak najlepszy, ale tak naprawdę on tylko i wyłącznie ma pchać nas do stawania się coraz lepszymi twórcami. Tak. Jakby chcemy sami siebie popychać, ale zawsze na pierwszym planie jest treść, to znaczy scenariusz odcinka też jest kwestia tego, że w przypadku dobrego sprzętu do niego też trzeba jakoś dorosnąć pod kątem umiejętności. To znaczy możemy wziąć sobie wypasioną kamerę, a nie umieć całkowicie jej obsługiwać. Tak, jesteś świetnym twórcą. Więc tak, oczywiście myślę, że tu trzeba mierzyć siły na zamiary i to, do czego nam jest potrzebne, żeby sprzęt tak naprawdę wzmacniał treść, tak jak Janek powiedział, a nie był po to, żeby był po prostu. Postaramy się iść w kierunku filmu, tak. Więc jakby sami sobie narzucamy pewne A mamy czasy takie, że technologia pozwala naprawdę osiągać coraz większe cuda i robić coraz większe cuda, więc to z głową po prostu chyba trzeba tego używać i też ktoś powinien się na tym znać, żeby nie udawać Greka. Wygrywasz co chcesz i rób obfitość. Panowie, scenariusz czy spontan? Scenariusz. Tak, scenariusz. W naszym przypadku ewidentnie scenariusz, bo to jakby ta droga, którą sobie obraliśmy, sprawia, że musi być scenariusz, bo inaczej się to temu bitnemu Jankowi nie poklei na montażu, więc jeżeli byśmy... Spontan jest równie dobry, tak. Tylko po prostu dla kogoś innego. Tak. A u nas są to takie troszkę bardziej już złożone sytuacje, scenki, i potrzebuję jednak scenariusza, jakiegoś zarysu, planu i egzekwowania go. Znaczy sprawdzamy też, czy to, co nam się urodzi w głowach i to, co do nas przychodzi, potem udaje się przenieść tak naprawdę 1:1, czy tam 0:0, czy ile tam się przenosi. Czy 2:0. Czy 2:0. I to jest w naszym przypadku tak, aczkolwiek droga improwizacji, droga spontanu też jest wskazana. Drogą, prawda? Tak. Zawsze gram w wąsiatych, depresyjnych ludzi z włosami. Czy twórca to tylko film, czy też społeczność? Jak wy budowaliście, jak proponujecie innym budować ją? Oj, tu jest takie pytanie, bo to znowu jest kwestia tego, czy my mieliśmy strategię budowy czegoś. My poszliśmy po prostu przez bycie chyba twórcą poszliśmy, społeczność zorganizowała się sama, nie? Czy możesz się przekalkulować, tak mi się wydaje, że to jest możliwe, zrobić pewną kalkulację i stwierdzić, ja będę gromadził te grono odbiorców. To grono odbiorców, dziękuję ci Janku. Specjalnie się pomyliłem. Jasne. Plus jeszcze, a możesz to zrobić tak, a możesz
robić content i mieć nadzieję, że zgromadzi się dookoła niego samoistnie widownia, i my poszliśmy tą drugą drogą. I dla nas ona okazała się naprawdę super, bo Patronite nam pokazał, że ludzie jakby chcą wspierać nas jako twórców i chcą, żebyśmy dalej robili w jakiś sposób. No i tyle, no. Bycie twórcą na YouTubie daje też możliwość niespotykaną, to znaczy raz można mieć włosy, a raz ich nie mieć. I jest to przywilej, o jakim wielu marzy. O jakim niewielu ma dostęp. Właśnie. Mieć. Tak. Panowie, a z czego ma żyć twórca? Z pieniędzy. Tak? Tak, myślę, że głównie powinien utrzymywać się z pieniędzy. Aha. A prawda jest taka, że wszystko zależy od tego, jaką się drogę wybierze, nie? Tak jak w naszym przypadku, to produkcja jest bardzo droga, bo staramy się robić produkcję filmową. Tak. A produkcja filmowa z natury jest po prostu droga. I tak naprawdę imaliśmy się każdej formy płatności. Tak, zaczynaliśmy z własnej kieszeni. Oszczędności, pożyczki. No, pożyczki, współpracy z markami, tak. Patronite. Ale prawda jest taka, że komercyjnych zleceń nadal się nie boimy i nie będziemy się bali, nie unikamy ich, bo nie ma co, to znaczy, bo tak jak chce się robić, to najczęściej jakby trzeba nalać po prostu paliwa do tego baku, żeby ten samochód jechał. Twórca, który chce robić, będzie się jakby chyba podejmował każdej z możliwych opcji zarobku. Jak długo jest to w zgodzie z jego... Z nim. Jak długo oczywiście, nie czuje się, że tak brzydko powiem... Gwałci, chałturzy i tak dalej. Jak długo ta prosta jest zachowana, Skropkuj to zdanie w końcu. Tak długo jest dobrze, kropka. Niestety czas naszego programu dobiegł końca. Do zobaczenia. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Dzięki za wizytkę. Dzięki, że byliście tutaj u nas na rewizycie. Zapraszamy was ponownie na kolejny. Tak, i tutaj jest specjalnie dla was długopis. Tak, zapraszamy do oglądania. Tak, bawcie się dobrze. Hej. Bank Zachodni WBK. Bankujesz jak chcesz.